widzę, że dom nie jest już w zbyt dobrym stanie. Jednak jakieś wyposażenie jeszcze zostało mimo upływu lat. A to co za baniak? O, tutaj sufit się już zarwał. Sprawdzimy, czy da się wejść. Chyba się da. Zobaczcie. Dlatego się wielokrotnie powtarza, że urbex jest zajęciem niebezpiecznym. Właśnie z takich powodów. Jeżeli belka spróchnieje, po prostu się zarywa. Oby to się nie stało dzisiaj. O, to już bardziej klimatycznie. Tu dotarliśmy najprawdopodobniej do salonu. Zobaczcie, jakie piękne zdobione meble nadal stoją. Jednak całe zarosło już grzybem. Na stole nadal jest zastawa. Nie ma żadnego opisu, skąd pochodzą porcelanowe talerze. Stół kiedyś też musiał wyglądać pięknie. Jest cały drewniany. Kiedyś robiono tylko takie meble. O, tutaj został piecyk, w którym ogrzewano dom. Aluminiowy, resztka wina i miska. Boch, nie znam. Tutaj coś jeszcze mamy. Stara lampa drewniana. Idziemy dalej. Co tutaj mamy? Być może jedną z sypialni. Jednak łóżka nie ma. Z daleka widać już kuchnię. Tak jest, to jest kuchnia. Stara kuchenka Zanussi. Inhalator. Czyżby ktoś z mieszkańców miał astmę? Być może. W szafkach pozostało kilka garnków. Ciekawe, czy szczucce też są. Oj, tutaj na pewno nie. O, tutaj było kiedyś. Został jeden nóż. Niestety szuflady mają już inne zastosowanie. Malutki stolik kuchenny. Dom wyglądał dość wielki z daleka, więc musi mieć jeszcze jakieś pomieszczenia. Tutaj, o, tutaj mamy sypialnię. Tak jest. Niestety materac już przegnił cały. Została sama rama drewniana.
czyjś żakiet i kapelusz. Został nawet jakiś obraz z widoczkiem. Tu mamy domek, drzewa. Ciekawe, czy coś jest w szafce nocnej? Nie, niestety. Ciekawi mnie, czy jest wejście na górę jeszcze. Są tutaj jakieś schody. To najprawdopodobniej na strych. Tylko czy da się po nich wejść? Tak wygląda poddasze. Beton jest zagięty cały. Być może pod moim ciężarem się zawali. Nie ma tutaj nic ciekawego. Grzybki wyrosły już. Jesteśmy na zewnątrz. Rower z tyłu. Widziałem pan jakiegoś gościa. Najprawdopodobniej sąsiad. Nie chciałbym, żeby mnie zauważył. Tak wygląda nasz domek. Za chwilkę spróbuję dostać się tam dalej, tylko poczekam, aż zniknie sąsiad. No.
Nic z tego nie będzie. Nie będę tam wchodził. Tu mamy ten kolejny budynek. Z tego miejsca będę kończył eksplorację. To był kolejny dom, który znalazłem opuszczony. Mam nadzieję, że Wam się podobał i subskrybujecie mój kanał. Na dzisiaj to już koniec i widzimy się za tydzień w piątek. Na razie.